Witajcie! Dzisiaj taki materiał. Nie jadę w pole, ale powiem coś jeszcze raz. Dawno nie było takiego tematu, jeśli chodzi o Ursusa C325 z 1963 roku, ponieważ wiele osób ma nadal wątpliwości, jak to ma wyglądać. To jest mój pierwszy ciągnik 25, który kupiłem, Ursusa 25, i kupowałem go od rolnika. Także tu nie mam najmniejszych wątpliwości co do pochodzenia tego ciągnika. On długo służył w gospodarstwie, więc można przyjąć śmiało, że jest to ciągnik zachowany w absolutnym oryginale, z wyjątkiem tutaj serca tego ciągnika, czyli silnik. Silnik po prostu był zmieniany na silnik od 30 i na razie taki zostaje. Natomiast wiadomo, chłodnica też, bo to są tematy po prostu, które się psują, czy coś tam się działo, więc ta chłodnica była wymieniona, ale silnik. Natomiast reszta z tego ciągnika jest zachowana tak, jak było. Ja Wam pokażę za chwilę zdjęcie. Jak on wyglądał, z jaką maską, jaką miał maskę, jak go kupiłem. Także zobaczycie, że ta maska właśnie była z tymi dziurami tutaj. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która tu była bardzo istotna, to są właśnie felgi typu trzeciego, które zastosowano później w ciągniku 28 i adoptowano to również do ciągnika C330, ponieważ te felgi okazały się już bardzo dobre i tu nie należało już niczego zmieniać, w przeciwieństwie do pierwszego typu, gdzie te felgi były po prostu miękkie, one się łamały, a drugiego typu po prostu to się wszystko turwało na śrubach i to też było słabe, więc to jest to. Zobaczcie też na pulpit, 63 rok. Tu mamy już taki po prostu w oryginale. Co jeszcze? No wiadomo, stopnie te, które po prostu były przez cały czas, one dotrwały do końca. Natomiast najbardziej, najważniejszą rzeczą po prostu to jest ten wygląd zewnętrzny, ponieważ widziałem i rozmawiałem z jednym z naszych kolegów rolników, kolekcjonerem przy okazji. No wiadomo, taka maszyna to jest naprawdę skarb. I ma wątpliwości co do maski. Ciągniki, słuchajcie, jedna rzecz, te maski, ja nie mówię, że nie, ale te maski z kolei, które mają tutaj, to one się pojawiły dopiero na targach poznańskich na wiosnę 1963 roku. Dopiero one mają już tutaj te lampy z boku, później adaptowane do ciągnika 328. Tak to wyglądało. Natomiast jedną rzecz po prostu usłyszałem właśnie od naszego kolegi kolekcjonera, który mówi, że on sprowadził dwa takie ciągniki z Francji, albo kupił je z Francji, czy w każdym razie w ten sposób, i one już miały oryginalnie tutaj lampy, więc można po prostu przyjąć, że ciągnik eksportowy posiadał te lampy właśnie z boku. Natomiast na rynek krajowy do końca szło w ten sposób tutaj z lampami. Pokażę Wam jeszcze raz oryginalną tabliczkę. Tutaj, jak widzicie, nikt nigdy nic nie grzebał i mamy, słuchajcie, numer 28437. Jest to druga połowa lutego 63 roku. Można powiedzieć, że około 1500 sztuk wyszło jeszcze po tym ciągniku i to był koniec produkcji tego modelu. W takim formacie. To, co Wam opowiadałem, że tak to musi wyglądać i nie może inaczej. Także jeżeli to jest taki, można powiedzieć, model wzorcowy tego Ursusa, ponieważ on tutaj nie miał nic zmienione. Błotniki nawet ma oryginalne i zobaczcie tutaj na te uszy, one są 60 rok. Więc można by też przyjąć po prostu, że to było na zmianę, bo zobaczcie tutaj, mamy 61 i już są takie uchwyty. Natomiast przy 60
roku było to, no i widocznie w 63 albo po prostu coś tu się wydarzyło, chociaż nie sądzę, żeby to się coś wydarzyło, ponieważ te błotniki są niesamowicie gruba blacha, po prostu to jeszcze 100 lat będzie, to się nie rozleci, to on może mieć jakieś takie pęknięcia, dziury, jakieś powiedzmy takie drobne w tych newralgicznych miejscach, jak tutaj, o widzicie, to może coś tam po prostu się porzewie czy coś, ale ogólnie to jest nie do zajechania, to się nie da tak tego po prostu jakoś zniszczyć, żeby ten błotnik się rozleciał. Niemniej jednak trudno powiedzieć, z jakiego powodu te błotniki być może zostały wymienione, a być może po prostu były w oryginale. Zauważyłem jedną prawidłowość, że te błotniki się zmieniają. W zależności po prostu od ciągnika mogą być te, właśnie z tymi uszami tutaj, z 60 roku, mogą być te z 61 i nie ma reguły. Pokażę Wam jeszcze błotnik tutaj, a propos tych błotników, z model 59, bo one tu właśnie, to jest bardzo istotna sprawa. Widzicie, mają tutaj też te uszy tego rodzaju, ale ja zresztą zrobiłem film o błotnikach też, ale tu widzicie, jest płasko. Tu jest płaska ściana w przeciwieństwie do tych. Widzicie, tu jest taka nakładana blacha jedna na drugą. Tam są czy zgrzewane, czy spawane, tego po prostu nie wiem. I dodatkowo tutaj na środku ten uchwyt na odblask, a nie z boku jak tutaj. I to po prostu możemy przyjąć. To jest model 60 rok, tamten model jest 59, tu ten właśnie, a z kolei 60. Po 60 roku, czyli 61, i tutaj się zaczęło już potem właśnie ta zadyma, taka zmiany, różne montaże tych błotników i tak dalej. To jest właśnie ten po 61 roku i po 61 roku zaczęła być po prostu, widzę po tych ciągnikach wszystkich, to montują te błotniki, to montują te na zmianę bez ładu i składu, natomiast nigdy już więcej z 59. Także to, żebyście pamiętali. Tutaj na pewno będzie silnik montowany od 25, ale na razie on jest jeszcze mi, chociaż może zobaczymy. Nie, przepraszam, nie od 25, tylko od 28, ponieważ taki ma być w oryginale. Być może te silniki, słuchajcie, były też przemrażane, więc tutaj się mogło po prostu różne rzeczy dziać. I ktoś wstawił od 30, kupił, taki miał, taki zrobił. Natomiast ja tu będę na pewno wstawiał od 28, bo taki ten silnik tutaj musi być. Więc, jeszcze raz reasumując. Ostatni model ciągnika C325 z 63 roku, wszystkie muszą mieć silniki 28 i muszą mieć te felgi. Te felgi, wszystkie 25 mają, począwszy od lipca 62, mają tą felgę, wszystkie ciągniki od lipca 62 roku. Silnik od końca 62 roku seryjnie występuje 28 i potem on jest adoptowany do ciągnika 28, ale to jest silnik od 28, 28 koni i taki ma być od końca, można przyjąć powiedzmy przełom listopada, grudnia, tak umówmy się, po prostu po numerach do tego można dojść w każdym razie i tak to ma wyglądać. No i przede wszystkim, jeżeli ciągnik nie jest eksportowy, musi mieć maskę tą z dziurami na lampy, jeżeli ciągnik jest eksportowy, tu już nie chodzi o Francję czy inny kraj, będzie miał te lampy z 63 roku, jeszcze raz powtarzam, nie wcześniej, tu z boku, tak jak ma 28. No, to tyle w tym temacie, w każdym razie myślę taki krótki materiał, jeżeli będziecie chcieli jeszcze coś usłyszeć na ten temat, to piszcie w komentarzach, na pewno odpowiem. Ewentualnie zapraszam na stronę na Facebooku Marek Rolnik Team i tam po prostu możemy też również podyskutować. Mamy w tej chwili dwóch nowych moderatorów, także chłopaki się udzielają chętnie, coś tam robią i tyle. W każdym razie zapraszam i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!